zawieszenia. Bez opóźnień można już pchnąć drogą krajową numer 75 w Małopolsce. Skończył się remont trasy na wrześniu tego miasta. Wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w kopalni w Stanawie koło Karwiny w Czechach. Zginęło tam 12 polskich górników. Wszczęliśmy śledztwo, bo wiele ofiar pochodzi z terenu województwa śląskiego, mówi rzeczniczka prokuratury Joanna Smolczewska. Po wybuchu metanu w kopalni trwa podziemny pożar. Ratownicy budują tamę i później wtłaczany będzie azot. Inaczej nie da się dotrzeć do 12 ciał, które wciąż są na dole. A przed kopalnią jest reporter Radia Z Tomasz Maszczek Tomku. Na miejscu tej tragedii był czeski premier. Co mówił? Przede wszystkim zapoznał się z przebiegiem pracy ratowników. Podzielił na 3 zmiany, będą pracować 64 osoby. Andrzej Babisz zapewnił, że rodziny ofiar otrzymają odszkodowanie. Jeden z czeskich posłów zorganizował też internetową zbiórkę. Jestem przekonany, że Czesi to solidarny naród i będą przesyłać pieniądze. W niedzielę w całej Polsce żałoba narodowa, ogłosiła to Kancelaria Prezydenta. W takim dniu odwołuje się imprezy masowe, rozrywkowe czy koncerty. Polska Liga Koszykarzy przed jutrzejszymi meczami uczci ofiary minutą ciszy, a w niedzielę w trakcie spotkań nie będzie oprawy muzycznej. W dniu żałoby narodowej prawdopodobnie zostaną też rozegrane mecze w lidze siatkówki kobiet. Ale jak mówi Radio Z, paraliżu spowodowanym dronami. Sytuacji przygląda się Anna Rączkowska-Aniu. Czy wszyscy podróżni mogą liczyć na to, że polecą jeszcze dzisiaj? Niestety nie. Lotnisko poinformowało mnie, że z Gatwick odleci dzisiaj 126 tysięcy podróżnych, którzy koczowali tu ponad 30 godzin, ale wciąż 140 lotów zostało odwołanych. I linie, i lotnisko dwoją się i troją, aby ludzie mogli spędzić święta z bliskimi. Niektórzy wylecą z Gatwick dopiero w święta. Zła informacja dla pasażerów jest też taka, że nie będą mogli się oni ubiegać o zwrot pieniędzy. Samochodu ma się do 8 ton, pozostałe muszą nadal korzystać z wyznaczonego tam objazdu. Ponowne zamknięcie tego odcinka planowane jest na połowę marca. Kraków, Przemysław Taranek, Radio Z. A o innych utrudnieniach słuchajcie za chwilę w wiadomościach drogowych. Ma je dla Was Darek Klimczak. Na początek dobra wiadomość z autostrady A2. Skończyły się problemy ze zjazdem na węźle Wiskitki między Łodzią a Warszawą. Równa autostrada zjazdem to podjadę. A teraz autostrada A4 jeszcze przez pół godziny zamknięty będzie nieprawy pas między węzłami Złotoryja a Zamek. Po zderzeniu dwóch osobówek zablokowana jest droga numer 63 tuż za Giżyckiem w stronę Orzysza. Zderzyły się tam dwie ciężarówki, jedna osoba jest ranna. Samochody osobowe policja kieruje objazdami. Samochody ciężarowe muszą niestety czekać. Mamy wypadek na 8 między Ostrowią Mazowiecką a Wyszkowem w stronę Warszawy. W Nagłoszynce są mózgowy zderzył się z cysterną. Dwie osoby są ranne. Jeszcze przez około dobywa się będzie tylko jednym pasem. Na tej samej 8 między węzłami Zduńska Wola Wschód a Łaskę pali się bus. Nikomu nic się w tym pożarze nie stało, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Wrocławia. W drugą stronę, w kierunku Warszawy, ruch odbywa się już bez kłopotów po zderzeniu dwóch aut w rejonie Zduńskiej Woli. Słyszymy się za godzinę. Jeśli się dzieje coś na Waszej drodze, dzwońcie 321-321-100. Dzisiaj o 23.23 rozpocznie się astronomiczna zima. Ta kalendarzowa przyjdzie jutro. Uważajmy dzisiaj na oblodzone drogi. Będzie deszcz i gołoleć. Temperatura wzrosła dzisiaj. Nigdzie nie będzie mrozu. Najcieplej we Wrocławiu, w Szczecinie oraz w Zielonej Górze. Tam 5 stopni na plusie. No i ciągle nie jest pewne, czy święta będą białe, ale za godzinę w Radiu Z sprawdzimy te najświeższe prognozy. 5 po pierwszej. Dzień z Radiem Z. Zaprasza Agnieszka Kołodziejska. Radio Z.
Zawieszenie podwyższe i jak najbardziej dla fanu mogę się przejechać, ale na pewno tutaj nie leciałbym na sekundy, no bo na przykład ja nie widzę tutaj jakiejś satysfakcji z tego, że wygrałbym w takich pizdusiowatych zawodach w styczniu, nie? I po prostu bym tak odpadł dla zabawy. Ale czy my byśmy tak złapali te 20-40 chętnych osób? No nie sądzę, nie? A poza tym przypał, nie? Wąska droga, jest gość się gdzieś zawiesi, ktoś wjedzie, jest przerwa techniczna, inni się sapią, bo przyjechali, chcą tutaj zrobić trzy przejazdy, załóżmy po półtorej minuty czy tam dwie, czyli cały dzień poświęcają na 6 minut zabawy, a
My musimy odwołać trzecią serię, bo robiliśmy trzy holowania, wyciągania aut gdzieś z jakiegoś rowu, nie? Musiał po kogoś dzwonić, ja sobie jednak zawrócę. No i poza tym to miała być trasa, która będzie się bronić sama, tak zwana trasa samoobsługowa, ale mam uwalone auto. Trasa samoobsługowa, czyli nie musimy na tej trasie stawiać 10 sejfciarzy, tylko no tak inaczej to wyglądało, jak to namalowałem. Było widać po prostu, że no, z daleka widać połowę trasy, czy ktoś szykanę dotknął, czy nie dotknął. Tutaj tak naprawdę jest możliwość zrobienia tej trasy, ale trzeba by było tych szykan chyba zrobić 5, bo tak naprawdę to są dwie proste. Na środku wyhamowanie jakieś do zera trzeba by było zrobić, tam gdzie jest ten dół, zaraz jeszcze raz tą trasę przejadę. No i jakieś takie szykany, ale zwalniające i według mnie to słabo. Chociaż no, zaraz to przejadę. Te pierwsze 200 metrów, co był wjazd, jeden łuk i co? I jakaś nawrotka. Ale optymistycznie licząc, czy nieoptymistycznie licząc, 20 załóg razy 3 powtórzenia, to jest 60 przejazdów na drodze polnej z dziurami. Także przy 60 przejeździe to już jest po prostu masakra. Ludzie będą tonąć w kolejnach. Chyba, tak? Doświadczenia w tym nie mam, ale po tej jugowskiej barburce, no to jak widziałem, co się dzieje na twardym żwirze, na kamieniołomie, była podobna nawierzchnia do tej, co tutaj jest, i to były takie kolejny już tak miękkie, że tam się tonęło, po prostu się płynęło jak poduszkowcem po tej trasie. No i to jakoś ewentualnie jakbyśmy wykorzystywali ten asfalt, ale tu nawet nie ma gdzie tej nawrotki zrobić, nie? Nie ma tutaj gdzie. Może tam. Zaraz zobaczymy. Na siłę by to było, bez sensu. Jest ten element tutaj dobry, nie? Można tu wjechać i nawrócić. Znaczy, nie ma jak nawrócić. Można tu wjechać, zrobić te dwa łuki. To nie jest hardkorem na Coyotesie. No, może tam. Zależy od umiejętności, aż się ciepło zrobiło. Ale tak to jest, jak się nie ma hamulców z tyłu. No nie wiem, kurde, nie wiem. Zaraz, coś może w głowie tu jakąś trasę, chociaż na tą minutę.
te 20 to taki minimum chyba, nie? Ale my już jesteśmy przy tym asfalcie. O, tu jest taki wiadukcik. Jeszcze raz go zahaczę. I na tym wiadukcie jest takie... O, że się wpada. Tu są dwa słupy hardkorowe. Tu trzeba by było takie zrobić, nie wiem, jakieś lotny stop. Chyba takich rzeczy się nie robi, nie? Ale miejsce jest... No wiadomo, jak nie wymusimy na zawodnikach zatrzymania, no to będą lecieć na bombie, nie? Tutaj jest najłagodniej z tej strony, ale jest też murek. Ja postaram się przejechać to 15 na godzinę, nie? No teraz było 10, dobra. Git, ale kto tu będzie jechał 15, jak wcześniej było 200 metrów prostej, nie? Chyba, że tutaj by taką beczkę zrobić, ale to się boję, że będą lecieć w dziurę, nie? Jeszcze raz tu zobaczmy. Jakby tu dać beczkę z dowolnym na przykład nawrotem i za beczką lecimy tam dalej, to ludzie nie mają tej prędkości, nie? Ale boimy się, że wpadną w ten wiadukt tam, nie? No dobra, tu jest beczka, tak? Podjeżdżam. Jest beczka na środku asfaltu, trzeba zrobić nawrót i pojechać dalej, tak? Seicento, jakaś Ibiza, okej, ale jak ktoś ma sedana, no to... I teraz tak, tu zaczynamy lecieć w shooter, auto zaczyna pływać, bo jest rzeźnia. I co, i taką prostą, długą robić? Taką prostą, bez żadnych rzeczy? A co, na środku damy słupek i dowolne ominięcie? Głupio, tutaj jest rów na 4 metry w dół, prawie pionowy, nie? To jest po tej powodzi, co była na Pilcach. Szykanę zrobimy stąd tam, po tej stronie mamy rów na 2 metry. Tu mamy taką skarpę, a tu rów. Będą... Nie, to jest przypał, tu się może ludziom dziać coś, nie? Na tym łuku i leci do wody, nie? No dobra, choćby człowiek chciał, to to miejsce jest w ogóle bez sensu. Po prostu. Chyba
Chyba, żebyśmy zrobili zawody z ograniczeniem do 20 na godzinę.